Ostatnie miesiące pokazały, jak bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia jest bezpieczeństwo lekowe, a więc zapewnienie dostępu do najważniejszych, najbardziej podstawowych leków w sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na te leki. Mam tutaj na myśli oczywiście m.in. takie leki jak antybiotyki czy leki przeciwwirusowe, na które zapotrzebowanie w ostatnich miesiącach przekroczyło wszelkie rekordy. I to właśnie o tych lekach piszemy w najnowszym numerze magazynu mgr.farm. Analizujemy całą sytuację z ostatnich miesięcy z różnych perspektyw, zastanawiając się m.in. jak zapewnić Polsce bezpieczeństwo lekowe. O tym rozmawiamy m.in. z Jarosławem Królem, prezesem firmy Polfater Homin w wywiadzie okładkowym magazynu mgr.farm. Poza tym nasi autorzy powtarzają i aktualizują informacje na temat antybiotyków oraz leków przeciwwirusowych, na temat ich stosowania oraz działania. W najnowszym 47. numerze magazynu mgr.farm zastanawiamy się także, jak rozmawiać z pacjentami, w jaki sposób komunikować im problemy z dostępem do niektórych leków, ale z drugiej strony zastanawiamy się także, co przepisy mówią o tym, jakie obowiązki, ale też jakie prawa ma farmaceuta i apteka w przypadku utrudnionego dostępu do niektórych leków. W tym numerze magazynu mgr.farm przyglądamy się także temu, w jaki sposób i w jakim stopniu Polska oraz Europa są uzależnione od substancji czynnych do produkcji leków pochodzących z Chin. Zastanawiamy się także, jakie znaczenie dla bezpieczeństwa lekowego mają leki generyczne, które coraz częściej są źródłem coraz większych innowacji. W najnowszym numerze magazynu mgr.farm wyczerpujemy temat bezpieczeństwa lekowego, odpowiadając na chyba niemal wszystkie pytania, jakie mogą w tym kontekście pojawić się w głowach farmaceutów, w głowach pacjentów, w głowach pracowników systemu ochrony zdrowia. Ale poza tym oczywiście w magazynie także wiele innych ciekawych artykułów oraz wywiadów, dlatego serdecznie zachęcam do jego pobierania i do jego lektury. Przypomnę, magazyn w wersji online jest dostępny całkowicie bezpłatnie. Można go pobierać z naszej strony mgr.farm, do czego oczywiście serdecznie zachęcam i zapraszam. A ja nazywam się Łukasz Waligórski i jestem redaktorem naczelnym magazynu i portalu mgr.farm. Miłej lektury!